Jeżeli chcesz kupić coinsy za PayPal, PaySafeCard lub Skrill, to zapraszam do Solo Gaming. Na hasło ADACH otrzymasz 5% zniżki. Pamiętajcie, że zakupu możecie dokonać na każdą platformę. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk, witajcie ludzisko w kolejnym odcinku kariery Robertem Lewandowskim. Dziś zaczynamy z grubej rury, ponieważ gramy na Estadio Vicente Calderón z Atletico Madryt. Tak trafiliśmy w Pucharze Mistrzów na 1/8 właśnie tych finałów. No i tutaj zestawienie wyjściowa 11 Madrytu, a więc jest Mario Mandzukić i na pewno u tego zawodnika gdzieś zakręciła się łezka, sentyment w oczach, ale jest także Dumbia, bardzo szybki zawodnik, niegdyś piłkarz CSKA Moskwa. Tutaj jak widzimy gra w Atletico Madryt, ale wiadomo, że przeszedł on oczywiście do AS Romy. Jest to szybki, bardzo szybki zawodnik, którego ciężko jest przede wszystkim zatrzymać w fucie, ale może jeżeli ktoś dysponuje dobrą obroną, to dlaczego nie? No i tutaj mamy 5. minutę i Robert Lewandowski robił parę razy Berbatov spin. To mu się udawało, jednak jeden z defensorów sfaulował naszego zawodnika, a później z 11 metrów mógł zamienić to na bramkę Thomas Miller, jednak to mu się nie udaje i po raz drugi właśnie w serii Roberta Lewandowskiego ten Niemiec nie wykorzystuje sytuacji. Robert Lewandowski tutaj fajnie rozporządził piłką, podał do Filipa Lama i ten środkowy pomocnik mógł wykończyć to bramką, jednak niestety piłka ląduje ponad poprzeczkę. Ronaldo Chop, chciałem powiedzieć Munir Chop, ostatnio w Global Team właśnie Munir robił fajne te chopy, a więc Ronaldo Chop po raz kolejny, Lewandowski, Ronaldo Chop, jest to 45. minuta zaliczone plus 5 i niestety trafiam prosto w bramkarza. To co mnie mega zdenerwowało, to to, że Lewandowski właśnie trafił prosto w moje hiszpańskiego bramkarza. No i to trochę tak zdeprymowało mnie, ponieważ Robert miał dwie takie dogodne sytuacje, które zmarnował, a tutaj możecie sobie zobaczyć wyniki. Real Madrid wygrywa 2-1 ze Sportingiem. No i kolejne spotkanie będziemy grali z Paderborn i właśnie tutaj przecież wiadomo, że Robert Lewandowski w ostatnim, jednym z ostatnich spotkań właśnie z Paderbornem strzelił dwie bramki. Arjen Robben bardzo fajnie podał do naszego zawodnika i ten strzelił pierwszą bramkę, później Frank Ribery drugą podał Lewandowskiemu, a Lewandowski strzelił drugą bramkę z takiego dość praktycznie ostrego kąta wślizgiem. Ja oglądam ostatnio właśnie mecze Bayernu Monachium, każdy praktycznie mecz, a więc wiem co się dzieje. No i gramy z Schalke, właśnie z Schalke, przecież niedawno grała Borussia Dortmund, która na szczęście wygrała 3-0 z tym zespołem, co jest naprawdę super rezultatem dla zespołu z Dortmundu, bo wiadomo, przechodzili oni ciężkie okresy w rundzie zimowej i potrzebowali takiego dobrego impulsu. Ten, kto oglądał mecze Bayernu albo Borussii, niech zostawi łapkę w górę. Gramy właśnie z Schalke 0-4, no i mamy 64. minutę. Berbatov spin, Robert Lewandowski już wchodzi w 11 przeciwnika, trzeba coś zrobić, no i niestety trafiam w boczną siatkę z lewej nogi. Mogłem to zakończyć bramką, mogłem to zrobić zupełnie inaczej, ale już była zbyt duża prędkość, żeby zastopować naszego zawodnika, a ten wchodzi w jedenastkę, tutaj Mario Götze, dobrze podaje do Lewandowskiego, niestety trafiam w bramkarza, ale na szczęście udaje się jakoś to wykończyć bramką na 1-0, ale nie broni chyba, tak mi się wydaje, że nie broni tutaj ten bramkarz, który stał między słupkami w spotkaniu z Realem Madryt, Weinrucher, czy jakoś tak. Naprawdę bardzo fajnie spisywał się ten bramkarz, obronił dobre, mocne uderzenie Cristiano Ronaldo i można powiedzieć, że wziął na siebie taką odpowiedzialność, jeżeli chodzi o bramkę. No cóż, wiadomo, że Real Madryt zwyciężył, bo Ronaldo strzelił naprawdę fajną bramkę, jeszcze jakiś chyba zawodnik, już nie, dokładnie nie pamiętam wyniku, ale na pewno Real Madryt wygrał i ten, kto oglądał ten mecz, to wie o co chodzi, że ten młody, on chyba ma 19 lat, ten bramkarz, naprawdę bardzo fajnie się spisywał, jego tak naprawdę obrony były przemyślane, wiedział co robi, dobrze wychodził, a więc widać, że doświadczenie tego zawodnika już w pewien sposób może nabierać takiego animuszu bramkarskiego i w przyszłości chciałbym, żeby to był jeden z fajniejszych właśnie bramkarzy, jeżeli mu się to uda, bo Manuel Neuer oczywiście deklasuje wszystkich golkiperów na całym świecie, ale są jego następcy, są jego właśnie zastępcy, którzy będą gdzieś może w przyszłości mogli godnie przyjąć pierwszą posadę w reprezentacji Niemiec. A więc gramy teraz z Hanowerem 96, z zespołem Artura Sobiecha. Ten zespół zajmuje 15. pozycję, a więc no nie powinien nam zagrozić, jeżeli chodzi o naszą bramkę. Jednak wiadomo, powinniśmy strzelić trochę więcej bramek, gdzieś nadrobić ten bilans bramkowy, żeby Robert Lewandowski oczywiście podwyższył sobie te statystyki strzeleckie. A zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Nie ma jakiejś tam wielkiej spinki na to spotkanie, bo wiemy, że wygramy. Tylko zależy w jakim czasie, w jakim tempie. Manuel Neuer oczywiście
rzeczywiście na bramce już na szczęście tak stabilnie ten golkiper broni, bo był taki czas, gdzie Lewandowski, gdzie Niemiec nie bronił między słupkami Bayernu Monachium. No i my tutaj mamy 34 minutę, Lewandowski tutaj fajnie rozgrywa ze swoimi kolegami. Lewa noga oddań strzał, jednak niestety boczna siatka jeszcze poprzednio miał okazję do tego, gdzie tam Finezyjnie oddał strzał, albo nie Finezyjnie. Tutaj z dalszej odległości 73 minuta, my nadal mamy 0-0 i trochę mnie to niepokoiło, ale nadchodzi 85 minuta, tutaj Filip Lam doskonale podaje do Polaka, ten kończy sytuację na 0-1 i był takim zbawicielem w tym meczu, ponieważ wydawałoby się, że 15 zespół w tabeli i my powinniśmy z nim łatwo jak po masełku wygrać, jednak niestety tak nie jest, bo po 80 minutach na szczęście Robert Lewandowski strzela 11 bramkę w tym sezonie, no i tutaj po raz kolejny Lewandowski zabrał się z tą piłką, turbo doładowanie mu się włączyło, Berbatov spin, w końcu się to udaje wszystko, przechodzi bramkarze, przechodzi wszystkich defensorów, no i strzela bramkę na 0-2 po 2 minutach od pierwszej bramki, ten podwyższa rezultat tego spotkania na 2-0 w 88 minucie i bardzo fajnie to wszystko wyglądało, bardzo się cieszę, że przede wszystkim skillowo Lewandowski zakończył tą bramkę, że Berbatov spin wreszcie się udał, że zrobiłem tak jak właśnie chciałem, no i tutaj ocena 7,6, 100% podań, zmarnowałem jakieś tam drobne sytuacje, tak samo jak w spotkaniu z Atletico Madryt, a tutaj także macie wyniki Bundesligi z 7 marca, tam chyba było, tak jest, 7 marca 2015 roku, a więc jeszcze tutaj patrzyłem sobie, jakie są nowinki ze świata, czy Robert Lewandowski znalazł się w 11 kolejki, w 11 tygodnia lub miesiąca, czy został wybrany jakimś jednym z lepszych zawodników, jest wzrost formy tego zawodnika, no i gramy mecz rewanżowy z Atletico Madryt, jest to oczywiście 1/8 finału Pucharu Mistrzów Allianz Arena, no i tutaj możecie sobie zobaczyć wyniki, my oczywiście będziemy chcieli wygrać z poprzednim z tamtego roku z finalistą Ligi Mistrzów, który niestety przegrał z Realem Madryt, ale nic na to nie wskazywało, ponieważ zespół z Madrytu przeważał przez 80 minut, gdzie później właśnie to wszystko się gdzieś schrzeniło po rzucie rożnym, którego wykorzystał Sergio Ramos. No i tak wygląda zestawienie zespołu hiszpańskiego. My tutaj mamy 9 minutę, gdzie Lewandowski dobrze podaje do Thiago, później Thiago doskonale odgrywa do Filipa Lama. Ten niestety po raz kolejny ponad poprzeczkę strzela. No i mamy 48 minutę. Robert Lewandowski gdzieś z dalszej odległości próbowałem, bo nie było w ogóle przebicia. Defensorzy bardzo dobrze spisywali się tutaj, jak na przykład jak Diego Godin obronił to uderzenie. No i Pep Guardiola postanowił, że Robert Lewandowski zejdzie już, bo był trochę zmęczony, wszedł za niego Claudio Pizarro i ja oczywiście wziąłem na barki cały zespół, bo stwierdziłem, że fajnie by było, kiedy Lewandowski mógł zadebiutować właśnie w finale, chociaż to już nie jest debiut, bo drugi raz, żeby zagrał przynajmniej w finale tego Pucharu Mistrzów. No i mamy 105 minutę, tutaj Xabi Alonso był faulowany, no i Thomas Müller na szczęście wykorzystuje, ale Moya poszedł naprawdę bardzo fajnie w ślad strzału, ale nie udaje mu się obronić. No i w 105 minucie Thomas Müller strzela bramkę na 1-0. Robert Lewandowski 5,7. Cały zespół grał, nie grał jakoś mega dobrze. Ważne jest to, że wygraliśmy. No i jeszcze tutaj spotkanie z Werderem Brema, który odbudował się w tej wiosennej rundzie Bundesligi. Tak więc dzięki ludziska, zostawcie stopek w górę. Trzymajcie się, zostawcie komentarz. Cześć!